upamiętniamy osoby, zarówno te, które straciły życie w czasie tych tak naprawdę bratobójczych wydarzeń, ale również wspominamy tych, którzy odeszli później, ale walczyli jeszcze przed rokiem 80 i działali również w Solidarności. To był wielki zryw, który doprowadził tak naprawdę do uwolnienia ogromnej części Europy z jarzma komunistycznej niewoli, z jarzma bolszewizmu. I jesteśmy im to właśnie winni, żeby w ten sposób upamiętniać, żeby tym młodszym przypominać i wskazywać, kim byli ci ludzie, a tym starszym, żeby oddać właśnie cześć. Widzimy tutaj już od nie tylko wielu miesięcy, że wojsko jest zupełnie inaczej odbierane niż 40 lat temu. Tutaj widać ogromne zaangażowanie również społeczeństwa, wsparcie dla wojska. Powiedzmy sobie, tutaj widać, że ludzie stoją murem za mundurem. Jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy i właśnie takie uroczystości, w których uczestniczy zarówno Wojsko Polskie, jak i również społeczeństwo nie tylko przygranicznego Terespola, ale tak naprawdę Lubelszczyzny, społeczeństwo, które jest wdzięczne za to, że właśnie wojsko, również Straż Graniczna, policja i inne służby chronią i bronią nie tylko naszej granicy, nie tylko mieszkańców mieszkających przy granicy, ale całej ojczyzny. My nie możemy zapomnieć o Terespolu, dlatego że Terespol jest naszym miastem. Tutaj mało kto pamięta, ale przed wojną mieszkał pierwszy dowódca 18 Dywizji, pan generał Krajowski. On tutaj na emeryturze osiadł, tutaj mieszkał, tu się wychowały jego dzieci, więc Terespol jest poniekąd naszym dywizyjnym miastem. Dzięki uprzejmości całych mieszkańców Terespola, ale przede wszystkim pana burmistrza, w Terespolu znajduje się pomnik upamiętniający pierwszego dowódcę 18 Dywizji, pana generała Krajowskiego, z czego jesteśmy niezmiernie dumni, więc jesteśmy związani na stałe z Terespolem. I dzisiejszy powód mojej obecności w Terespolu jest związany z faktem, że dzięki współpracy mojej, jak gdyby służyłem na Mazurach, powstała taka organizacja Combat Alert, która zajmuje się szkoleniem proobronnym dla młodzieży. I w tamtym czasie działaliśmy na Mazurach, powstał taki ośrodek szkoleniowy, gdzie ta młodzież zdobywa wiedzę, jest szkolona we współpracy z wojskiem. I naturalną rzeczą, skoro Terespol jest tak ważnym miastem dla nas, poprosiłem pana prezesa Korowaja o zainteresowanie się, czy tutaj w Terespolu można zbudować taką placówkę. I znajdujemy się w miejscu, gdzie w przyszłości powstanie właśnie taki ośrodek szkoleniowo-metodyczny dla młodzieży, organizacji proobronnych, ale przede wszystkim dla młodzieży, która kształci się w naszych liceach, bo mamy liceum w Terespolu i w Białej Podlaskiej, nasze licea pod patronatem naszej szkoły wyższej z Białej Podlaskiej. To jest większy projekt mający na celu kształcenie młodzieży i propagowanie proobronnych działań na rzecz młodzieży. No i nie ma innego lepszego miejsca niż to miejsce, aby w tym miejscu właśnie powstał pomnik poświęcony ofiarom stanu wojennego. Jest to ważne, bo dzisiaj mamy 40. rocznicę tego wydarzenia. Ja sam mogę powiedzieć, ja miałem wtedy 10 lat. Dla mnie jako dziecka to było niezrozumiałe, tę całą sytuację. Niemniej jednak należy pamiętać o tych ludziach. Oni poświęcili swoje życie, swoje zdrowie, abyśmy mogli żyć w wolnej, niepodległej Polsce. A właśnie przy takim ośrodku, gdzie będziemy szkolić proobronnie młodzież, to jest ważne, żeby tę młodzież, czy to młode pokolenie obcowało z tym miejscem i to nie miał być taki symbol zbyt patetyczny, być bardziej naturalny, odnoszący się do tego stanu. No chyba każdy widział zdjęcie Scotta przed kinem Moskwa, to jest taki symbol stanu wojennego. Stąd ten Scott, który stoi dzisiaj tutaj przy tej płycie, aby te skojarzenia przyniosły się na młode pokolenie, które ma inną wrażliwość, inne odczucia, ale historia jest dla nich bliska i ważna i stąd ta dzisiejsza uroczystość. Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, nieście uczynili? Módlmy się. 40 lat temu, ja miałem wówczas 14 lat, został wprowadzony stan wojenny 13 grudnia. Wtedy wybierałem się pójść do kościoła, włączyłem telewizor i zamiast teleranka generał Wojciech Jaruzelski. Smutne czasy, tragiczne czasy. Naród polski wówczas cofnął się wiele lat do tyłu. Wielu wspaniałych patriotów, wielu wspaniałych mieszkańców razem z Solidarnością na czele
walczyła wcześniej, przed tym 81 rokiem, przed 13 grudnia, jak też w następnych latach o naszą wolność udało się ją wywalczyć w 89 roku. Warto w dniu dzisiejszym wspomnieć, że otwarcie tego pomnika, który upamiętnia ofiary stanu wojennego, jest to wielka, ogromna sprawa. Mamy osoby internowane również z Terespola, między innymi pan Andrzej Kwiatkowski. Jego w tej chwili córka jest dyrektorem w Miejskim Ośrodku Kultury tutaj w Terespolu. Myślę, że obchody, bo to się należą tym naszym bohaterom, tym naszym wspaniałym patriotom, będą w co roku w Terespolu również. Starszym paraży ustawowym Stanisławem Wojciukiem. Kwiaty składają służby.